Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie z samochodu. Wyruszamy na urlop. I postanowiłam nagrać tenże wstęp, początek, rozpoczęcie, żeby potem pokontynuować naszą wspólną jazdę. Jest 4:37. Także raniutko. Jestem po 3 godzinach snu. Także na spokojnie, 3-4 w zasadzie, także na spokojnie można sobie tutaj pozwolić na przejazd, dojazd. Jest chłodno, bo mamy 15 stopni. Założyłam dżinsy. Jak się ma dżinsy, to zawsze nie trzeba w nich biegać, nie? Też takie, to znaczy nie trzeba ich nosić, też takie. Sorry. Też taka sprytna sprawa. Sorry. Dlatego nie będę mogła długo nagrywać. Ze względu na wzgląd, iż będziecie mi upadać. No, a w każdym razie chciałam się przywitać i zobaczymy, jak dalej w trasie. Na razie. I love you. Na razie nie nastawiam nawigacji, ale się po prostu wyłączam. Pa, pa. Hej, hej, nie odzywałam się całą drogę, bo byście spadali, tak jak wtedy. Trochę się przybrałam. Przespałam się godzinę, bo to wiadomo, ale jeszcze jestem wykończona. A nic to, nic to. Trudno, to się odkończy. Właśnie zjadłam pyszne rzeczy i będę jadła jeszcze pyszniejsze. Zobaczcie, co mam. Tak siedzę z kolanem na górze, ale ja sobie sama. Dobra? Zostaw. I ten, bo robię foodbooka. Nie wszystko zobaczycie we vlogach. Tak właśnie będzie. I potem chyba się przyjdziemy, bo ładne jest słońce, nie? No. Dokładnie. Nieważne, że tam padnięcie, ale i pokażę wam, co kupiłam w Biedronce, bo byłyśmy tam w takich szybkich zakupach, bo coś tam trzeba zjeść. Szampion, tylko że z brokatem. O! Zobaczcie. Brokat się dzieje. Turkus nadchodzi. Superasta rzecz. Dziewczyny tam rozmawiają, wyłączam się. Dzień pierwszy. Placki ziemniaczane, które tarte są właśnie całkiem że ręcznie. Bo wtedy zdrowsze. A co? Żeby nie było gotowe danie już. Gotowe danie. Słuchajcie, u mnie cukierasa. Najlepsze ever. A może być też nie tam jeszcze do tego. Faktycznie. No, ale tutaj. 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 Widzisz, nie tam do Polski? No. To może być też mocno. Jeszcze, ja się dam z boku. Rzeczy zjednoczone są najlepsze na słodko. A tu się przygotowują pałeczki w panierce. Nie na dzisiaj, żeby nie było. Ale pachnie ładnie. Jak to się nazywa? Macera? Teraz się będzie macerowało. No właśnie, czyli macera. Dobra. Znów hajnówkowo, a włączyłam aparat, żeby wam pokazać, jak fajnie nasadzili tutaj czegoś. Znaczy ładne jest, podoba mi się, zaraz sobie zdjęcie zrobię. No dobra, słuchajcie, jest tak, że skwerek wielkości, no nie, moje mieszkanie jest trochę mniejsze. Ale są ławki, są fontanny, zaraz tam później są podświetlane, podobają mi się. Ale tu mam kolejne kwiaty i muszę zrobić zdjęcie. I odpoczynek. Odpoczynek. Z tyłu fontanny. Trochę świeżego powietrza. Słuchajcie, słonko nam zaszło, ale może lepiej po tych 40 stopniach. Pokażę wam fajnie zrobione ogrodowo kwiatki. Bardzo mi się podobają.
Oj, widzicie w takich parasolach superostych kwiatoki posadzone. Trochę wyschłe, ale upały były. Ale o, widzicie? Różne parasole, różne kwiatoki. Fajnie to wygląda. Słońca, więc tak zdjęcia wychodzą lepsze. A super się trzymały karty w tym krokodylu. Znaczy dobra, jedną zwiewało, ale to była niepokorna karta sprawiedliwości. No, tak w miarę ładnie. Dzisiaj zwiedzanie kolejnego skwerka przed urzędem miasta. Idziemy w kierunku Żubra. Zaraz wam pokażę. A, no i właśnie zastanawiamy się, co jutro robić, ale po pierwsze tak, w niedzielę nie chcę jechać do Białowieży, dlatego że będzie mnóstwo ludzi, bo to jest niedziela. Będzie taka pogoda jak dzisiaj prawdopodobnie, więc może gdzieś wyskoczymy robić zdjęcia. Jak myślicie? Byłoby to niegłupie. Nie? Także w ten sposób. O, muszę sticka wziąć. Właśnie. Mówię, co ja mam taką krótką rękę. Po prostu stick jest potrzebny. Idziemy pod Żubra, muszę zobaczyć zdjęcie selfie z Żubrem, znowu, again. Żeby nie było, że do was nie gadam jak gadam i że nie ma Żubrów. Patrzę ile go widać. Mordo ty moja. Siedzi się kwiczy. Idziemy tam, gdzie nie ma kamer. Ja już taka jestem obcykana. Nie będziecie mnie oglądać online. Będziecie oglądać to, co chcę. Hello, wstajemy. Wycieczki nie budzec. Zrobiło się, zobaczcie, takie zachmurzone to niebko. No ale niech sobie będzie. Trzeba pooddychać, póki można, bo podobno od wtorku jakaś tragedia pogodowa. Także zobaczymy. Żubra wam pokażę od tyłu. Od tylca. Proszę bardzo. No, od przodca trochę był widoczny. Czy ty się przybliżysz, czy się zaciąłeś? O, daję radę. O, jest żub. Żeby nie było, że nie ma. Morda była ze mną, tyłek. Potem... Exciting. Dobra, i trzeba wybrać miejsce na odpoczynek. Tam jest gdzieś moja ławka zajęta. To se znajdę drugą. Regionalne ciasto, które nazywa się Marcinek. Ono w wyglądzie jest podobne do sękacza, ale nie jest nalewane, tylko jest robione z takich cienkich warstw. Troszeczkę słodkie, troszeczkę cytrynowe. Akurat z tej cukierni nie jest najszczęśliwiej najlepsze, ale już wiem, mam porównanie, to już będę wiedziała. No i to jest oczywiście zestaw to kawkowy. O, proszę bardzo.